jedna misja, jeden odcinek, to wyjdzie na jakieś 9 odcinków, może więcej. Ponieważ gra jest dosyć krótka, co jest minusem. Jedyne czego mi szkoda, że nasz przeciwnik nie jest za bardzo rozmowny, to... A mieczek wygląda dosyć jakby czaszka na... O nie. No i przeciwnicy z tarczą, którą posiadał tamten pająk. Dosyć jak się ulepszy ten główny miecz pojedynczy, to takie zbroje jak ci posiadają ci przeciwnicy nie trzeba rozwalać się dużym. Tylko po prostu zwykły podparł ataka. Ładujemy ją, tak. Po naładowaniu na wyższych levelach jest, robi większy, ładniejszy. Rozpierdol to. Dosyć jest lepsze nawet od shurikenów atak obszarowy. Bo nasze shurikeny, jak właśnie widzicie, nie można rozwalać tarczy. Lecz po pewnym czasie ataku można, ale po co używać, marnować czakrę, skoro można po prostu użyć mieczyka i łatwo wszystko się tego pozbyć. O, informacja, notka, że właściciel został bardzo mały. Nie, czy to tu, czy to gdzieś indziej, że ścianę trzeba będzie po prostu rozwalić naszym boskim mieczykiem. U mnie sztuczna inteligencja nam bardzo upraszcza, że dają wszystkich w jedno miejsce. Oj, ostatnie. Chciało mnie dziwić, czemu to go nie przecięło. Jedno co mnie bardzo razi w oczy, że nie można używać, rzucać przynajmniej kunajami przyczepionymi do pasa, ile można, to wybaczcie za moją nieuwagę. No. Z pasem będę starał się dosyć cicho klikać, chociaż głośno to może was urażać w mikrofon. Trochę się przeliczyłem, że tej misji nie podzielę na party 2. Oj, tu się zacznie spory efekt dla mnie.
Jump, jump. Okej, to to ja wiem, w prawo, lewo. Co znaleźliśmy? Adrenalina. Bardzo przydatne do walki z bossami, jeśli wiemy, że nie damy rady. Filmiku nie przewijamy, bo... Czemu główna postać na początku jako pierwszego ataku nie zaatakował go właśnie nowym mieczem rozpruwaczem, tylko zwykłym? Ojojoj, rozproszyłem się. O, ale cheaty. Ko, jak chcą wyjść. Okej, ścianka. Wejdziesz, wejdziesz, dobry. Ale murzyn! Przepraszam, przystopuję, bo trochę mi klatkuje. Okej, ten sport to już przestało klatkować. Nie wiem, czy to widzicie, ale ilość FPS-ów się zwiększyła. Ja przewinę to. Zrobię małe cięcie. Okej, już się dostałem. No i trzeba tylko biegać do naszego wielu sporka. Dało się w późniejszych, nie wiem, może czy teraz też, odbijać jego ataki. Oto gruby mieczek na grubego poślika. No, podejdź. Ile można? No, przyszykuj się do ataku i wbij, wbij to swoje narzędzie zła. Arachne, dziwna nazwa dosyć do końca. O, podkot, podkot. Ale pozbawimy tego poja. Jeszcze zaczynamy. Te takie, o którym wam mówiłem, że są też niewidzialne. Zapomniałem powiedzieć, że są też występują z pancerzami. O, jaki nasze to nas jeszcze lepiej. Nie, walka z tym bossem jest troszkę monotonna. Mnie nie jest ciekawi, jest bardzo większa interakcja z samego z przeciwnikiem. A tu tylko widzicie, kończy żadnej interakcji, że któremu potrafią zadać poważne uszkodzenia ciała. Zniszczę kończyny i oddawiam się z powrotem, wtedy zrobię drobne cięcie i będziemy widzieli się na następnym etapie gry.
strzelaj, strzelaj ze swego tłoka. Da radę, da radę. Okej. O, teraz świetna akcja, by zaatakować korpus. Jest pokazane na czerwono, że można ten atakować, ale najlepiej w tej sytuacji jest korpus, ponieważ zadaje to największe obrażenia. No i teraz to rozum kolejny obniża. Atak. Ajajaj, tego nie chcieliśmy. To było zamierzane. Chciałem pokazać tylko, co się stanie, gdy nie trafimy. Teraz po prostu przepadaj tam. To wiec, jak dobiegnę, pokażę wam. Znaczy nie pokażę, jak po prostu przebiegnę. Wow, no łatwym to nie nakierowało na mnie. Wyjdźmy tu z slalom. No, jeszcze raz, jeszcze. Ale lagi, lagi, lagi. Jedna klatka. Jedna klatka, boję się. O lol, lol, przepraszam. No już. No ja pierdolę. No i tu kolejny etap, gdzie tak samo bić po nogach, on będzie strzelał. Ja tego już widzieć nie musicie. O, widzę się, gdy przejdziemy do kolejnego. No i chyba teraz jeszcze raz biliśmy. Teraz tak, na pięknie wyślij te wystawiane kaczek. Pod dupą. Możemy spokojnie zaatakować. Odkręcamy się obok własnej osi przeciwnika i lądujemy. Tutaj trzeba wbić po prostu jego odnóża, jak leci. Ojej, oj, nie lubię. Potem można już potem używać też shurikenów, żeby sobie ułatwić ninjutsu. Może po prostu podskoczyć i teraz taki tak nie zadają wrażenia, więc i po jednej nóżce. Przechodzimy na następnie do kolejnych. O. Apteczka. Siona czeka. O, kolejne odnóże, teraz została tylko jedna nóżka i przeciwnik opada. Widać, jakie siły przeciwnik używa, żeby podeczyć się na tej jednej nocy. O, ja już boję się. No i teraz przeciwnik opada, my go napieprzać pomoc jak leci. Sorry, po dupie. O ja przepraszam, przepraszam,